Szkoła w chmurze. Nie ograniczajcie dzieci własnym systemem nauki, bo one urodziły się w innych czasach. Rabindranath Tagore. Świat idzie naprzód, ale region Sundarbans wciąż tonie w ciemnościach. Większość tutejszych dzieci nie kończy szkoły średniej, a wykształcona młodzież wyjeżdża do miast. Ale to się zmieni. W nowej szkole będzie nauka z ekranu. Niedługo nauczyciele nie będą potrzebni. Trudno to sobie wyobrazić. Mądry człowiek zawsze chce wiedzieć więcej. Cywilizacja Harappan wykorzystywała do transportu zwierzęta, łodzie i większe statki. Ślady tej cywilizacji odnaleziono w tak odległych miejscach, jak dzisiejsza Turcja czy Iran. Skąd się wziął dzisiejszy model szkolnictwa? Powstał mniej więcej 300 lat temu, w ostatnim z wielkich imperiów na kuli ziemskiej. Wyobraźcie sobie życie bez komputerów, bez telefonów, kiedy wszystko zapisujemy na papierze i podróżujemy statkami. Tak się żyło w czasach wiktoriańskich, ale ta epoka stworzyła globalny komputer, zbudowany z ludzi. Znajdźcie w tekście niepasujące słowo. To wciąż istniejąca biurokratyczna machina administracyjna. Żeby mogła działać, potrzebuje wielu ludzi. Stworzyli więc drugą machinę, która produkuje tych ludzi. Szkołę. Imperium już nie ma. Więc po co nam szkoła do produkcji identycznych ludzi? I co z tym zrobimy?
Tak ma wyglądać klasa. Tutaj będą schody, a tutaj drugie. 25 metrów na 50. Tutaj jest wyżej, więc tam będzie wejście. Zmierzę jeszcze z drugiej strony. Zmierz. Chcemy, żeby front budynku był przeszklony. Powinno być 6-7 komputerów na mniej więcej 25 uczniów. Stoję teraz na głównej ulicy wioski, więc będzie stąd widać dzieci pracujące przy komputerach i mediatora z Anglii albo z Francji, który będzie im pomagał. Dziękuję, że przyszliście. Jesteśmy dumni, że pierwsza taka szkoła stanie w naszej wiosce. Bardzo o to zabiegałem. Będę szczęśliwy, jeśli nam się uda. Chcemy, żeby nasze dzieci się uczyły. Nie mamy tu żadnych możliwości rozwoju. Sama nauka bengalskiego nie wystarczy. Żeby dostać przyzwoitą pracę, trzeba znać angielski. To pierwsza rzecz, o jaką pytają. Odnowicie nasze domy? Najpierw szkoła. Spełnić marzenia może nawet ten, kto mieszka na ulicy. Z tego, co zrozumiałem, mówił, że to jest jak nasienie. Nie wiemy, czy wyrośnie z niego drzewo, ile będzie miało liści i gałęzi. Myślę, że umrę koło roku 2030, więc przed śmiercią chcę zrobić jak najwięcej dla krzewienia wiedzy. Sugata Mitra prosił o ziemię. Dałem mu ją. Jako człowiek mam wiele wad, ale doceniam ten projekt i chcę, żeby szkoła w chmurze stała się symbolem wielkości naszego regionu. Niewiedza jest klątwą Sundarbans. Ludzie muszą się obudzić. To film dokumentalny. Proszę się zachowywać normalnie. Nie musi pan przemawiać. Nawet nie jestem odpowiednio ubrany. Kiedy ludzie nauczyli się pisać i liczyć czas, zaczęli zapisywać bieżące i przeszłe wydarzenia i tak powstał kalendarz. Po co czytasz to samo tyle razy? Po jednym przeczytaniu nie zapamiętam. Muszę to powtórzyć wiele razy. Jest bardzo inteligentny, a ja niewiele mogę. W wiejskiej szkole nie nauczy się dobrze angielskiego ani innych rzeczy. Co mi z tego, że mam ambicje? W mieście musielibyśmy wynająć mieszkanie i płacić czesne. Słyszałem, że Nitish zakłada tę szkołę w chmurze. O internecie dowiedziałem się dopiero niedawno. Przez internet będą nas uczyli ze szkoły w Anglii, a my będziemy ich widzieć. Nie wiem, jak to możliwe. Jak coś tak dziwnego może być prawdziwe? Internet wciąga całą ludzkość. To świat, którego my nie znamy.
Przeszłość nie nadąża za przyszłością. Będziemy pracować, wycinać lasy, uprawiać ziemię. Nie można siedzieć bezczynnie. Chcemy kochać, porzucić smutki, nie chcemy dzielić ludzi na lepszych i gorszych. Nie zapomnimy o biednych, kiedy będziemy bogaci. Co my mamy w głowach? Współczesny świat całkowicie zaskoczy nasze dzieci. Widziałem dzieci młodsze od was, które same uczą się obsługi komputera. Wciskają różne klawisze, aż wreszcie zadziała. Chcemy przeprowadzić eksperyment. Używaliście kiedyś komputera? Nie. Wy będziecie odpowiedzialni za te zajęcia. Wszystko będziecie robić sami. Rozumiecie? A jeśli wcisnę jakiś klawisz i coś się zmieni albo zniknie? Nie będzie za to kary? Nie. Nikt nie będzie nad wami stał. Nie musisz się bać. Mamo, gdzie moje spodnie? Muszę się przebrać. Chcę dać córce wykształcenie. Ja wyszłam za mąż, jak byłam w 8 klasie. Muszę ją gonić do nauki. Bo woli oglądać telewizję. Mnie się nie boi, tylko ojca. On ma silne ręce i daje mocne klapsy. Raz nawet zbił mnie pasem, bo nie chciała się uczyć. Zasłużyła. Jakby nie był surowy, to by się nie uczyła. Jeszcze więcej mam się uczyć? Jestem druga w klasie. Staram się być najlepsza. Ale to nie jest takie łatwe. Nie chcemy być częściami zamiennymi do ludzkiego komputera, więc musimy opracować nowy model szkolnictwa. Projekt Szkoły w chmurze jest wynikiem zaskakujących doświadczeń z ostatnich 15 lat. Eksperyment z dziurą w ścianie był dziełem przypadku. Uczyłem wtedy programowania komputerowego i postanowiłem udostępnić jeden komputer dzieciom. Było mi ich żal, że ja mam dobrą pracę w ładnym biurze, a one nie mają nic. W otwór w murze oddzielającym nasz budynek od dzielnicy biedy wstawiłem komputer. Na próbę. Był metr nad ziemią. Podłączyłem go do szybkiego internetu i zostawiłem. Po 2 miesiącach dzieci już na nim grały. Prosiły mnie o szybszy procesor i lepszą mysz. Grupa dzieci bez pomocy dorosłych nauczyła się obsługiwać komputer. W 99 roku był to duży wyczyn. Poszło im to szybko. Nie uczyli się pojedynczo, ale w grupie. I to dawało lepsze wyniki. Od razu przyszły mi na myśl owady, bo one działają tak samo. Pszczoły budują plaster miodu wspólnie, nie indywidualnie. Nie miałem żadnej wiedzy na temat szkolnictwa, więc jako fizyk z wykształcenia próbowałem to wyjaśnić naukowo.
what was happening here. Zacząłem czytać o układach chaotycznych, w których nie ma żadnego porządku, ale w pewnych warunkach tworzą one pewne wzorce. W środowisku mocno uporządkowanym niewiele się dzieje. Fizyka nazywa to równowagą statyczną. Z kolei w układzie chaotycznym rządzi całkowity przypadek. To też nie jest zbyt ciekawe. Pomiędzy nimi biegnie granica, którą fizycy nazwali krawędzią chaosu. Tam wszystko jest możliwe. Spontaniczny porządek, zawirowania, różne siły, nowe struktury. Bez wahania stwierdziłem, że widziałem to w tej ścianie. Pierwszego dnia był chaos, a potem z działań różnych dzieci zaczął się wyłaniać porządek. Dzieci bez opieki, w kontakcie z nieznaną maszyną i oceanem informacji, są jak pszczoły w ulu albo burza. Być może na krawędzi chaosu ludzie zaczynają się uczyć. Dziura w ścianie była tak dużym odkryciem, że rzuciłem przyjemną pracę programisty. Koniecznie chciałem zbadać, jak to się dzieje. Prowadziłem kolejne doświadczenia i wreszcie z New Delhi trafiłem do Newcastle. Chciałem stworzyć dzieciom miejsce, w którym będą się uczyć w grupach, nie przypominających tradycyjnej klasy. Nie będzie tam praktycznie nauczycieli. To będzie szkoła w chmurze. Mój wykład na konferencji TED też był dziełem przypadku. W sieci obejrzało go mnóstwo ludzi. W 2013 roku przyznali mi tę nagrodę. Dzięki niej będę mógł prowadzić eksperymenty na dużo szerszą skalę, w krótszym czasie. To wasza pierwsza lekcja z projektowania. Miło mi, że wybraliście ten przedmiot jako dodatkowy. Dziś opowiem wam o tym, jak będzie wyglądał egzamin. W dzisiejszej szkole średniej uczniowie muszą przyswajać coraz więcej wiedzy. Chyba wciąż nie wiemy, jak rozsądnie korzystać z internetu. Raczej nie chcemy w nim widzieć pomocy naukowej. Najlepiej przygotować ich do egzaminu, uzupełniając teorię ciągłą praktyką. To jest dość żmudne. Sądzę, że moim obowiązkiem jest zaszczepić w nich chęć uczenia się. Bardzo mnie zainteresowała ta dziura w ścianie Sugaty, kiedy nauka dawała tym dzieciom tyle radości. Nie wiem, jak zbudować szkołę w chmurze, bo nigdy ich nie budowałem. Nie bardzo wiedziałam, kim on jest, więc sprawdziłam i nawet się zdziwiłam, że przyjedzie do naszej szkoły. Nasz sprzęt to 6 komputerów, monitor do Skype'a i duży ekran do konsoli. Trzeba zaprojektować grupę stanowisk komputerowych, miejsce, którym będą zarządzały dzieci. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To nasz wielki eksperyment. Jak to miejsce powinno wyglądać? Musimy to omówić. Musi być jasne,
kolorowe, ciepłe, jakieś poduszki, miękkie krzesła, zieleń na ścianach, tablice z pisakami albo z kredą do prezentacji. Okrągłe stoły, bo zwykłe nie nadają się do pracy w grupach. To była stara, zniszczona klasa. Zapytaliśmy ich, jak by zaprojektowali pomieszczenie do nauki. Fajnie, że nasz projekt zostanie zrealizowany. Chętnie zobaczę, jak to wszystko będzie działało. Wszyscy podziwiają. Ciężkie. Fantastycznie. O to chodziło. Słyszałam, jak mówili, ale sztos. Podoba się. Bardzo chcę ich zobaczyć przy pracy. Super. Chciałabym już usiąść przy komputerze i coś robić. Nie mogę się doczekać. Wiele osób chciałoby im sugerować, co mają robić, ale takie sugestie wykluczają to, co dziecko mogłoby zrobić bez tych sugestii. Kładą panele słoneczne na dachu. U nas nie ma elektryczności, więc będzie prąd z tych paneli. Wujek mi mówił, że tę szkołę buduje Sugata Mitra. On dawał wykłady i zarobił na tym dużo pieniędzy. Chyba najtrudniej będzie wyjaśnić ludziom, że to nie jest zwyczajna szkoła. Wygląda bardzo futurystycznie i tak ma oddziaływać na miejscową społeczność i dzieci. Jak statek kosmiczny, który sfrunął z nieba. Teoria, że dzieciom wystarczy dać technikę, a same ją opanują, jest atrakcyjna, ale nie narodziła się w trzecim świecie. Znam Sugatę z kilku konferencji i podoba mi się jego śmiały, nieco utopijny pomysł, choć trzeba go sprawdzić w realnym świecie. Guriala w Bengalu Zachodnim. Suraj i inne dzieci cieszą się, że wioska dostała pierwszy komputer. To jest raczej ciekawe zjawisko wirusowe niż badanie naukowe. Dzieci szybko nauczyły się obsługiwać program do rysowania. Chyba sobie poradzą. Tutaj teoria bardzo się różni od praktyki. Pierwszego dnia był spory tłok, więc nie za dużo mogłem pograć ani się nauczyć. A potem ktoś coś wcisnął i komputer przestał działać. Wszyscy się cieszyli, że dzieci nauczą się obsługi komputera. Potem zrozumiałem, że jednak potrzebny jest do tego nauczyciel. Komputer działał parę miesięcy, a potem się zepsuł. Wysłaliśmy go do naprawy i już nie wrócił. Pojechałem zobaczyć, jak działa ten projekt. I byłem w szoku, bo zostały tylko dziury w ścianie, bez komputerów. Ludzie byli rozgoryczeni.
Ekipa wybiła dziury w ścianach. Internet ledwo chodził, dzieci w coś grały, a po 3 miesiącach wszystko padło. To taki edukacyjny kolonializm. Rzućmy tym dzieciom błyskotkę i bądźmy dobrej myśli. Bardzo cenię krytyczne opinie, ale aż krew się we mnie gotuje. Podobno to nawet zdrowe. Zagotować się i ostygnąć. Potem przychodzi refleksja. A jeśli on ma rację, to by była katastrofa. Tam, gdzie uruchomiono projekt, nie posłużył on długo mieszkańcom. Jedna z pierwszych indyjskich dziur w ścianie już nie działa. Został sam otwór w murze, ale komputer nie przetrwał. Sam koncept nauki przez internet, którą organizują same dzieci, został potwierdzony w pierwszym eksperymencie. Taki sprzęt trudno utrzymać w dobrym stanie. Więc można powiedzieć, że nigdy nie będzie działał. Albo znaleźć na to jakiś sposób. Czy nasz komputer może działać przez 3 lata i dłużej? Sprzęt był błędnie dobierany i instalowany. Poprawiamy to. Ale do właściwego modelu pedagogicznego jeszcze nam daleko. To wierzchołek góry lodowej. Doświadczenia w szkołach angielskich nauczyły mnie więcej niż te w Indiach. Chcieliśmy je powtórzyć w klasach, w dziwnych miejscach. Stwierdziłem, że dzieci, które nauczyły się obsługiwać komputer, same znajdują to, czego chcą. Zastanawiałem się, czy można wspomóc ten proces pytaniami. Nazwaliśmy to SOUL. Samoorganizacja środowiska nauczania. Tworzycie własne grupy, możecie je zmieniać, możecie chodzić i podglądać pracę innych, inaczej niż normalnie w klasie. Zamiast nauczyciela, który by was uczył, ja mogę wam wskazać pewne tematy, żebyście sami się tego nauczyli. To będzie jakby odwrotność nauczania. Koncept SOUL zakłada stawianie pytań, najczęściej typu ciekawe dlaczego, ciekawe co. Dobrze postawione pytanie to już połowa sukcesu. Widzieliście, jak wyglądał łza, prawda? Więc pytam. Dlaczego te krople mają czubek na górze, a na dole są okrągłe? Zaczynajcie. To musi być coś takiego. Kiedy kropla spada, czy spływa po twarzy? Odpowiedź dotyczy dwóch zjawisk: grawitacji i napięcia powierzchniowego. W atmosferze pod wpływem grawitacji krople spłaszczają się od dołu, zanim pękną. Bo prędkość zwiększa ciśnienie na dole i tworzy ten szpic. Trudno opisać, jak takie pytanie pojawia się w umyśle. Jeśli mam uczyć danego przedmiotu, to najpierw pytam o ten przedmiot. Na przykład trygonometria. Pytam, dlaczego nauka trygonometrii jest ważna? Bo pozwala dokonywać różnych pomiarów. A dlaczego te pomiary są takie ważne? Bo pozwalają obliczyć wysokość czy odległość bez mierzenia obiektu.
Mniej więcej to samo robi pięciolatek, który wciąż zadaje rodzicom pytania, czasem wręcz metafizyczne. Jak zmierzyć górę? To lepsze niż pytanie, jak działa trygonometria. Czasem trudno zacząć, bo nic nie rozumiesz. Jak ryba wyrzucona na plażę. Miotasz się przez pół godziny, aż wreszcie znajdujesz drogę do wody. To fajne, że jesteśmy niezależni. Czasem koledzy wyjaśnią ci coś lepiej niż nauczyciel. Podstawowa zasada jest taka, że jeśli młodzież ma internet i może się po nim chaotycznie poruszać, to skupia się na istotnych sprawach. Skąd wiadomo, że te strony są wiarygodne? To wzbudza zaufanie. Nauczyciele czują się chyba zagrożeni, jakby Sugata chciał się ich pozbyć. A ja widzę tu ważną rolę nauczyciela. Nie podsuwa odpowiedzi na ważne pytania, ale pomaga te odpowiedzi konstruować. Mam dla was trudne pytanie. Wyobraźcie sobie świat w przyszłości. Czy roboty mogą zastąpić ludzi? To pytanie do was. Pracujcie, a potem każda grupa da mi swoją odpowiedź. Sean, jak się pisze roboty? Niewłaściwe jest podsuwanie kluczowych słów wyszukiwania i pytanie o wyniki. Sean, jak mam wrócić? Kliknij dwa razy. Dziecko może wtedy zaprzestać innych prób, więc jest to działanie ograniczające. Uczę od 15 lat i zaczynam zmieniać swoje podejście do roli nauczyciela w klasie. Usuwam się na bok. To dość istotna zmiana. Nie można podawać dzieciom zaszufladkowanej wiedzy, bo one potrafią same znaleźć te informacje. Ludzie mówią często, że to nic nowego, że pytania i praca w kolektywie to znane metody nauczania. Ale to połączenie ważnych pytań, pracy z internetem, kiedy komputerów jest mniej niż uczniów, więc muszą współpracować, to jest dla nauczycieli nowe. Roboty mogą nas zastąpić. Bo właśnie używamy robota. Czy one umieją korzystać z laptopa? Skąd mają wiedzieć, jak coś pachnie? Są mądre roboty, które można zaprogramować do wszystkiego. Soul to przede wszystkim interakcja pomiędzy dziećmi. Ich rozmowy w grupie generują proces nauczania. Teraz chodźmy i zobaczmy, co macie. Połóż to na środku, żebyśmy wszyscy widzieli. Jakie informacje zebraliście? Roboty myślą dwa razy szybciej od nas. Jeśli zaczną robić wszystko, to na świecie nie będzie pracy. A bez pracy nie będziemy zarabiać pieniędzy, nie kupimy jedzenia i umrzemy. Będzie praca. Mycie okien. Wystarczy mieć wiadro. Roboty nas nie zastąpią, bo skończą im się baterie. A jeśli nauczą się je wymieniać?
Właśnie. Kiran, twój ostatni wniosek? Jeśli robot będzie się zajmował dzieckiem, to dziecko zacznie mówić jak robot. Mówią o mnie, że nie chcę nauczycieli. Uważam szkoły za przeżytek i chcę je zlikwidować. Czy te dzieci czegoś się uczą, czy tylko przepisują Wikipedię? Chcę zlikwidować czytanie, pisanie i myślenie. Mówi, że to my jesteśmy źli, a my chcemy tylko, żeby w klasach, zwłaszcza młodszych, był porządek. Nauczyciele są też opiekunami, bywają wzorami do naśladowania. Czy da się ich zastąpić? Chyba nie mówimy nauczycielom do widzenia. Skądże to nieporozumienie? Ja nie chcę się pozbyć nauczycieli. To nieprawda, absolutnie. Mówię tylko, że trzeba uczyć inaczej. Zamienić treść w pytanie, żeby uczeń sam dotarł do tej treści. Gdyby nie było nauczycieli, jak miałbym skutecznie stosować tę metodę? Nauczyciele w Indiach chcą uzyskać konkretny produkt końcowy, czyli odpowiedź. Ale dlaczego to wyklucza stosowanie metody SOUL? Bo SOUL to zadawanie pytań. Zadajesz otwarte pytanie, na które można odpowiedzieć dowolnie, a tu jest tylko jedna dobra odpowiedź. Tak się uczy w Indiach. W tak odległej wiosce jak Korakati są większe problemy z infrastrukturą niż myślałem. Kiedy próbuję włączyć Wi-Fi, rozłącza się internet. Musi być stabilizator napięcia. Trzeba go podłączyć do generatora i do niego podpiąć system. Wtedy wszystko powinno działać. Oby. Wszystko się zrobi, będzie dobrze, bo wiem, że anioł nam sprzyja. On nam pomoże i nas oświeci. Nie znam się na komputerze, więc co mam robić? A jak ci powiedzą, rób z nim co chcesz? Możesz nawet zepsuć? To będę robić, co chcę. Będę naciskać klawisze. A gdyby tak chcieć zobaczyć cały świat? I wszystko wszędzie. Góry, wodospady. Będzie można je zobaczyć? Już odwracam, proszę. Jest internet. Bez zakłóceń? Co za ulga. Przedstawiam ci Nitisha. Nitish zarządza tą szkołą, która stoi na jego ziemi. Życzę wam powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dzięki za połączenie. Gdzie ona teraz jest? Mówiła do nas z Niemiec.
Nie do wiary, że ta pani jest w Niemczech, a ja ją widzę. Przeleciała tu z Niemiec w sekundę. My z Sundarbans nie wiedzieliśmy, że tak można. Wiele miejsc na świecie potrzebuje takiego szkolnictwa. To system niezależny od nikogo. Zamiast nauczyciela robot? Nie robot. Gdyby miał na to wpływ nauczyciel, ktoś by mógł powiedzieć, że to jego zasługa. Zobaczymy, jak to się uda w tej wiosce. Zaczynamy za pół godziny. Myślę, że dużo się nauczę. Będę umiała pisać i czytać. Niech nie myślą, że jestem głupia, bo ze wsi. Kogo poprosicie o pomoc? Chmurę. Naciśnij. Co? Tutaj? Mam kliknąć End? Najpierw zaczynają spontanicznie tworzyć grupy. A po chwili wszyscy się gromadzą wokół jednej grupy, która znalazła coś ciekawego. Potem się rozchodzą i łączą się w nowe grupy. Moja sukienka urodzinowa. Lepiej by pasowała do jasnej cery. Nie marudź. Chyba wrócił tata. Schowajmy to. Wszyscy by chcieli, żeby ich dzieci skończyły szkoły i zostały w życiu kimś. Ale tutaj nie ma dobrych szkół. One są daleko. Większość dziewcząt szybko wychodzi za mąż, a chłopcy zaczynają pić i marnują sobie życie. Nie mamy pieniędzy, żeby posłać córkę do szkoły w mieście. Zastanowię się, czy nie wydać jej za mąż. Bo jak ją wyślę do Mediniporu, to jeszcze zacznie się tam włóczyć. Zależy, jak się będzie zachowywała. Jeśli wpadnie w złe towarzystwo, to wróci na wieś. I wydam ją za mąż. Witajcie, dzieci. Mam na imię Liz. A jak wy się nazywacie? Ja jestem Krishanu Gayen. Dziękuję, świetnie. Miło cię poznać. Sugata szukał starszych nauczycieli do rozmów z dziećmi w Indiach. Tak się zaczęły te moje czaty. Chciałem sprawdzić wydolność systemu.
Czy tamilskie dzieci z małej wioski same nauczą się biotechnologii po angielsku? Do komputerów w ścianie załadowałem całą wiedzę na temat replikacji DNA. Po dwóch miesiącach zrobiłem im sprawdzian. Wyniki wzrosły od 0 do 30%. To są neurony. Ale 30% to za mało, żeby zdać egzamin. Więc trzeba im dać wsparcie. Nie mogłem znaleźć nauczyciela, ale znalazłem 22-letnią księgową i powiedziałem jej: wejdź w rolę babci, stań za nimi i mów: super, jak to zrobiłeś? Ja w twoim wieku tak nie umiałam. Wiecie, jak to babcia. 2 miesiące później wyniki skoczyły do 50%. Jak w drogich szkołach z New Delhi, z dobrymi nauczycielami. Kiedy dorosły mówi do dziecka: znam ciekawe pytanie, ale nie znam odpowiedzi. Dziecko bardzo stara się pomóc dorosłemu, dokształcić go. To jest meduza. Ryba galareta. Ale czy meduza naprawdę tak wygląda? Babcia z chmury wspomaga system Soul w Indiach. A oprócz niej dzieci mają też samą chmurę. Spójrzcie. Widzicie, co to jest? Pomagam rozbudzić zainteresowanie dzieci, żeby dalej szukały wiedzy na ten temat. Same decydują, co jest ważne i co jest prawdą. Potem sami sprawdźcie, czym jest meduza. Czasem dzieci aż wchodzą w ekran. Bardzo się angażują. Powiedz mi, ile masz oczu? Dwoje. Dobrze. Media szybko podchwyciły określenie babcie w chmurze. Ale są to nie tylko starsze panie. I nie tylko panie. Jego chyba znacie. To kangur. Mam wpisać? Babcie skupiają się na języku. Jest wzrostu człowieka. Skacze po drzewach. Dzieci muszą znać angielski, żeby szukać odpowiedzi na pytania. To orzeł australijski. Jastrząb. Orzeł. Mam go na koszulce. Nie ma bengalskich piosenek? Poszukaj. Naciśnij. Tu coś jest. Sprawdź. Przeciągnij to tutaj. Zminimalizuj okno. Nie pamiętam, jak to robiłem. Macie DJ-ski mikser. Obejrzeli wideo, jak ściągać filmy z YouTube'a. Zainstalowali program i ściągają filmy. Czyli rozgryzają software. Zaczekaj. Nie restartuj. Teraz tutaj. Nie ten. Thank you.
To jest super. Za każdym razem coś złowisz? Tak, zawsze. Daj mi zagrać. Ja gram do drugiej. Internet źle działa. Pokazuje 0 kilobajtów. Nie da się pracować. Nic nie zrobimy. Musi to naprawić dostawca. Kiedy powtarzają to samo, szybko się nudzą. Internet jest niezbędny do samodzielnej nauki. Bez niego pozostaje im powtarzanie. Uczą się zapisywać pliki, pracują w grupach. Ale babci w chmurze nie ma bez szybkiego internetu. Kiedy jest internet, mogę ich pytać o różne rzeczy. Nie wiadomo, kiedy włączą. Coś zrobiłeś? Uciekł. Choćbym zapłacił milion, internetu nie ma. Nie działa. Jeśli przez to upadnie cały projekt, to będzie bardzo smutne. Skoro zaszliśmy tak daleko, to z tym też sobie poradzimy. Masz mój karabin? Ja wygrywam. Ja zabiłem ich więcej. Ilu? Ty 3, a ja 7. Myślałem, że w szkole będą zagraniczni nauczyciele. Tak jak te babcie, że będę rozmawiał z całym światem, po angielsku. Nie chodzi o brutalne zderzenie czystej idei z rzeczywistością. Jest mi przykro, że przy obecnej technice nie można tego zrobić po rozsądnych kosztach. At a reasonable cost. At the moment the school in the chwilowo szkoła w chmurze w Korakati nie działa. Czy upadnie i przestanie istnieć? Czy podobnie będzie z innymi? A może odrodzi się w innej formie? Kiedy miałem 18 lat, pojechałem w Himalaje. Wspinałem się stromą ścieżką, a przede mną szedł staruszek, który niósł na plecach lodówkę. Szedł pod górę i palił cygaretkę. Serce kołatało mi z wysiłku, ale dogoniłem go i spytałem: jak możesz palić przy takiej wspinaczce? Odpowiedział: nie myśl o tym, jak daleko do celu, tylko zrób kolejny krok. Mówiliśmy o krawędzi chaosu. Szkoła w chmurach jest dla mnie jak ten dziadek z lodówką. Muszę zrobić kolejny krok.
Bez internetu szkoła w Korakati umarła. Smutne dzieci grały w te same gry. Ale się nie poddaliśmy. Łącze satelitarne. 20 megabajtów na sekundę. Nikt tu o czymś takim nie słyszał. Korakati z martwych wstało. To chyba nowy film, bo wcześniej go nie widziałem. Śmieszne sztuczki i bójki. Odkąd internet zaczął działać, dzieci szukają w nim książek i filmów. Mridul dowiedział się, ile waży noworodek słonia. Znalazł też na mapie nasze gospodarstwo. To mój dom. Niewiele osób w wiosce to potrafi, tylko ci, co studiowali. A on już to umie. Ludzi w wiosce to nie interesuje. Mówią, że na wsi trzeba pracować w gospodarstwie. Słyszy nas pani? Wszystko dobrze? Tak, a u was? Świetnie. Podejdźcie wszyscy do komputera. Mam dla was kilka liter z alfabetu. Policzcie, ile was jest. 23. Świetnie. Teraz D. Ktoś z was widział morze? Nie. Mam dla was kolejne zadanie. Nie jest takie łatwe. Gdzie pani mieszka? W Manchesterze. Które surowce można odzyskiwać? Może sprawdźcie w sieci, dlaczego lubimy śpiewać. Zadawanie pytań przez Skype jest trudne, kiedy nie widać całej grupy, ale w ten sposób powstały tak zwane mini-sesje soul. Niezbyt wymagające kwestie, które uczniowie mają krytycznie weryfikować, szukać rozwiązań w grupie. What else did you find? Did somebody else find something else? Nie będzie złych stopni. Otwórz to. Nawet jeśli nie przeczytają całego artykułu, wiedzą, o co chodzi. Z początku nie umiałem mówić po angielsku. Ale odkąd rozmawiamy codziennie, idzie mi dużo lepiej. Każdy odpowiada śmiało, bo wiemy, że za złą odpowiedź nikt nie będzie nas bił. Miałem taką utopijną ideę, że szkoła w chmurze będzie jak samosterowalny statek kosmiczny, którym czasem kierują nasze babcie. Myliłem się całkowicie.
Żeby wszystko dobrze działało, musiałbym mieć kosmicznie drogie zdalne sterowanie. Dlatego wziąłem koordynatorów, którzy otwierają i zamykają szkołę, umawiają babcie, robią to wszystko nieautomatycznie. Ale jednej rzeczy się nie spodziewałem. Słowa matka, brat, córka, gdzie je znajdziemy? W domu. Jak jest po angielsku dom? Albo rodzina? Ludzie bez wykształcenia, którzy lubią pracę z dziećmi, świetnie sobie radzą z nieinwazyjnym nauczaniem w chmurze. Stali się doskonałymi praktykami. Nie chcę być dla nich jak nauczyciel, bo do nudnej szkoły przestaną przychodzić. Muszę mieć z nimi porozumienie. Zwykle zadajemy im jedno pytanie dziennie. Jeśli pytanie nie jest dla nich interesujące, nie będą chcieli szukać odpowiedzi. Trzeba zbudować całą historię. Zaczął zadawać dzieciom ciekawe pytania. Pamiętam jedno. Czy jutro istnieje? Uczniowie tłumaczyli odpowiedź z bengalskiego na angielski. A brzmiała ona tak, że jutro nie istnieje, bo nie można go doświadczyć. Czy owady widzą kolory? Wiejskie dzieci zwykle niewiele umieją. Sam się wychowałem na wsi. Popatrz, źle to napisałyśmy. Najpierw pytanie po bengalsku tłumaczą na angielski. Czytają, zaczynają dyskutować. Oglądają rysunki i zdjęcia. Bardzo dużo wyników. Kiedy już znajdują właściwą odpowiedź, muszą je zapisać. Ludzie z wioski pytają, czy chodzimy się tam bawić. W ogóle ich to nie interesuje. Nie rozumieją, że to centrum jest ważne. Chcę wszystkim pokazać, że naprawdę się tam uczę. Chcę być policjantką, ale tata się nie zgadza. Zainspirowała mnie kobieta, która mieszkała niedaleko. Widziałam ją w policyjnym mundurze. Chociaż wyszła za mąż, nadal może być sobą. Mamo, jestem głodna. Ja po ślubie nie będę gotowała. Wezmę sobie kucharkę. Po co masz brać kucharkę? Bo będę pracowała. Z czego zapłacisz tej kucharce? Będę miała pieniądze. Za mało się uczysz. A niby co robię? Dzieciom potrzebny jest internet. Po to, żeby umiały się uczyć. Bardziej zamożnym zawsze ktoś pomoże.
Ale dzieci z odległych wiosek bardzo chcą się same uczyć. I internet daje im te szanse. Jego zły wpływ, nieunikniony, jest dużo mniej istotny niż korzyści, jakie z niego płyną. Chodzi do szkoły w chmurze i mówi, że jak dobrze zda egzamin, to chce dostać komputer. A skąd weźmiemy pieniądze? Jego ojciec jest chory, nie pracuje. Wchodzisz do kuchni z brudnymi nogami? Idź umyć nogi i ręce. Jego ojciec dostał niedawno gorączki. Miał na szyi dziwną wysypkę. Gardło mocno napuchnięte. Pojechałam z nim do lekarza. Stwierdził, że ma powiększone węzły chłonne. Lekarz powiedział, że to może być chłoniak. Ciężko w życiu pracujemy, ale Bóg nie jest dla nas łaskawy. On się tak dobrze uczy. Nie chciałbym zmarnować mu życia. Ludzie mają tu różne problemy. Deszcze, burze i inne nieszczęścia. W tym regionie wiele rodzin ledwie wiąże koniec z końcem, a wtedy nikt nie myśli o nauce. Krishanu nie mógł się uczyć, bo jego ojciec jest chory. Wyjechał do miasta, do kuzyna. Smutno mi, bo całe dnie spędzaliśmy razem. Nie mogę już go odwiedzać. Mieszka teraz w Murshidabadzie. Ciekawe, jak sobie radzi. A ty cały czas z kamerą. Do wszystkiego trzeba cierpliwości. Wiecie, o co chodzi z tą szkołą? My siedzimy w domu. Skąd mamy wiedzieć? Wczoraj był straszny mróz. Minus 10,5 stopnia. Bardzo zimno. Wyszłam na dwór w grubej kurtce z futrem wokół twarzy i w ciepłych butach. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak pani jeździ gdzieś dalej? Samochodem. A jeśli gdzieś daleko, to pociągiem. Możecie zobaczyć na Google Maps moją drogę na lotnisko we Frankfurcie. Włączycie mapę?
Widzicie, gdzie mieszkam. A to jest autostrada. Kiedyś trochę się bałem rozmawiać z panią. Jeśli wam podam pierwszą literę, to będzie za łatwe. Zwierzę z długimi uszami. Niegroźne. Królik? Tak. Za szybko zgadłeś. Dzieci pracują bardzo samodzielnie. Język nie stanowi bariery. To zasługa szkoły w chmurze, zwłaszcza zajęć z babcią. To bardzo piękny ptak. Jakiego koloru? Czerwono, zielono, żółto, biały. Mridul przychodzi tu z własnymi pytaniami w głowie. Zjawia się w nocy i pyta mnie o coś. Mówię mu, sprawdzisz to jutro w sieci. Dzieci, które nie miały żadnej styczności z nowymi technologiami, radzą sobie świetnie. To bardzo optymistyczne. Myślę tylko, czy za 10, 20 lat, kiedy się rozwiną, będą jeszcze umiały wrócić do swoich korzeni i coś w nich odnaleźć. Nasz umysł jest jak teatr, jak scena. Wystawiamy na niej to, co postrzegamy. Każde dziecko ma własną, wyjątkową wyobraźnię. I właśnie tę wyobraźnię rozbudza w nich szkoła w chmurze. Kiedy siedzę przy komputerze, zapominam o tańcu. A kiedy tańczę, nie myślę o komputerze. Tęsknię za szkołą w chmurze. Pamiętam z niej wszystko, bo nauka była tam zabawą. Tata nie lubi, jak gdzieś chodzę. Każe mi wracać ze szkoły prosto do domu. Nie mamy syna. Mamy tylko ją. Musi się uczyć. Jest bardzo inteligentna. Liczymy na nią. Teraz wychodzę z domu rzadziej niż kiedyś. Tylko czasami. Jej ojciec nie chce, żeby chodziła nie wiadomo gdzie. Ma siedzieć w domu i się uczyć. Ale kiedy go nie ma, ja jej nie zatrzymuję. A jak nie zda egzaminów? To wyjdzie za mąż. Ojciec znajdzie jej męża. Nie zmusi mnie do małżeństwa.
Nie zgodzę się. Więc się ucz, żebyś dobrze zdała. Uczę się. Sugata twierdzi, że to system ocen kształtuje model szkoły, że zmiana tego systemu zmieni całą filozofię nauczania. Ten system wymusza pamięciowe przyswajanie faktów. Uczeń siedzi sam. Nie wolno mu korzystać z żadnych pomocy technicznych. Dostaje pytanie i ma udzielić odpowiedzi z głowy. Dlaczego? Po co to? W realnym życiu korzystamy z internetu, z doświadczenia innych ludzi. To jest życiowa praktyka. To tak, jakbym miał powiedzieć, która jest godzina bez patrzenia na zegarek. Po co? Jakby egzaminować Robinsona Crusoe. Jesteś rozbitkiem na bezludnej wyspie i żeby policzyć kokosy, musisz rozwiązać równanie kwadratowe. Wtedy uratuje cię wiktoriańskie wykształcenie. Jeśli zmienimy system ocen i egzamin będzie obejmował korzystanie z internetu, wtedy szkoła w chmurze osiągnie swój cel. Kultura nauczania bardzo się zmieniła, bo my inaczej przekazujemy wiedzę, a uczniowie inaczej się uczą. Mamy 3 lata zajęć z komputerem i wciąż próbujemy czegoś nowego. Myślę, że to dopiero początek. Czy po 13 latach szkoły w chmurze można powiedzieć, że spełniły się wszystkie moje prognozy? Nic podobnego. Musiałem zrewidować wiele swoich sądów. Pojawiły się nowe pytania. To dobrze, bo projekt badawczy, zamiast gotowych odpowiedzi, powinien rodzić kolejne pytania. Co będzie ważne dla młodzieży w ciągu następnych 100 lat? Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Przyszłość galopuje coraz szybciej i musimy przygotować dzieci na spotkanie z tym nowym światem. Nie obchodzi mnie, co mówią ludzie. Nie zrezygnuję. Gdyby nie ta szkoła, byłbym taki jak dawniej. To przeszło moje wyobrażenia. Chcę zostać inżynierem. Wiem, że będę musiał wyjechać z wioski. Ale już się nie boję.
Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Paweł Lesisz. Czytał Kacper Kaliszewski.